Hej kochani, zapraszam na nowy film. Dziś będziemy kończyć makijaż. Nie wiem dlaczego nie zrobiłam tego makijażu oczu. W sensie w ogóle nie planowałam nagrywać, ale pomyślałam dziś, że pokażę wam nowy podkład chudy. Zrobimy sobie test. Ja go testuję od 2 dni i jest fantastyczny i zobaczycie zaraz dlaczego. Huda wypuściła go w nowej wersji. Jest to taki bardziej matujący, luminous matte, taki trochę błyszczący. Ta stara wersja, na pewno ją znacie. To jest właśnie ten pierwszy podkład. Czekajcie, wyjmę z opakowania. Była bardzo mocno perfumowana. Ogólnie opakowanie jest takie samo, nie zmienili go, ale zmieniona jest formuła, bo Huda w tym filmie opowiedziała o tym, jak właśnie pracowali nad nową formułą. Więc tak, nowa formuła ma być lżejsza, ma być niezapychająca, ma być nieperfumowana i nie jest perfumowana, już wam mówię od razu. Ma wyglądać na skórze bardziej naturalnie, ma bardziej rozświetlać, ale ma mieć dalej pełne krycie. Także tym się różni ten podkład. Konsystencję ma bardzo podobną. Tutaj mam tą wersję starą, chai. Pachnie po prostu jak taki krem nawilżający, trochę tą różą. A tutaj jest ta nowa wersja i ona nic nie pachnie. Tutaj dobrałam sobie lepszy kolor, zaraz wam pokażę. Ta w ogóle nie pachnie. I ta nowa wersja jest tak jakby bardziej kremowa, tak jakby się nakładało krem. Jest taka bardziej plastyczna. Zaraz zobaczycie jak zaschną. A ta jest troszeczkę bardziej taka, wiem, że kolor się różni, a ta jest taka trochę bardziej, ja wiem, kryjąco-matująca, coś takiego. Także one się między sobą różnią. Robiłam wam kilka testów chudy, tutaj wam pokazuję filmy. Możecie sobie obejrzeć, wrócić do starych filmów. No na tamte czasy nie było nic lepszego, ale cieszę się, że Huda udoskonaliła ten podkład. Szkoda, że on nie ma chociażby napisu tutaj takiego małego, bo wyglądają identycznie, będę mówić. Aha, na dole ma napisane. To jest Faux Filter High Coverage Cream Foundation, ta stara wersja, i Faux Filter Luminous Matte Full Coverage Liquid Foundation, czyli to jest ta właśnie nowsza. Bardzo się cieszę, że wypuścili tą nową wersję. No i co? Robimy test na żywo, zobaczycie jak wygląda na mojej twarzy. Oczy już przygotowałam, oczy są również zrobione paletą Hudy, używałam pierwszy raz tej palety. Ona została wypuszczona w edycji specjalnej z Cult Beauty, pojawiła się tylko na Cult Beauty, nie było jej nigdzie indziej. Nie wiem, czy na stronie Hudy była do kupienia, czy nie. Złota paleta. Niby wiecie, nic takiego szczególnego, bo wszystkie cienie, no okej, formuła jest spoko, jak to Huda, natomiast ten cień, który tutaj jest w dolnym rogu, to jest po prostu mistrzostwo, zobaczcie. Tak wygląda i właśnie nałożyłam go sobie na ruchomą powiekę. Ale sam makijaż nie jest jakiś skomplikowany. Jest taki, jak zwykle robię. Zrobiłam kreseczkę, dokleiłam rzęsy. Na brwiach mam Benefit 3, tylko to. Także tyle mam na twarzy. Dobra, robimy sobie bazę. Słuchajcie, Huda ma tą bazę żelową. Ona jest taka okej, ale nie kupiłabym jej ponownie. Zdecydowanie moim faworytem jest ta baza z Milk Makeup. Zużyłam już kolejne opakowanie. Naprawdę jest lepiąca, sprawia, że podkład się tak fajnie wchłania w skórę. Także z tej bym raczej zrezygnowała. Ja wam wszystko podlinkuję na dole, możecie sobie ją zobaczyć, ale jakbyście mieli zamawiać naprawdę dobrą bazę, polecam tą. Teraz koleżanka z Niemiec, pozdrawiam Justynę, kupiła mi tą dużą pojemność. O, podkłady przeschły, możecie zobaczyć różnicę. Mam nadzieję, że zobaczycie tutaj w kamerze. Ten podkład jest zdecydowanie cięższy, ten się mocniej wtopił w skórę. I taka właśnie, widzicie nawet, o jak przechylę, widzicie jak on wygląda na skórze. Także taka jest różnica między tymi podkładami. I nie zauważyłam, żeby mnie zapychał. No zresztą mówię, zaraz zobaczycie jak wygląda na mojej twarzy. Także jeżeli chodzi o primer, dzisiaj nałożę ten, żeby wam pokazać, ale jeżeli chodzi o mój absolutnie, który polecam, to ten Milk Primer. Nakładam tą bazę z Hudy, to jest taki żelowa baza. Bardzo mi przypomina ten nawilżający żel z Clinique, bardzo podobny. W tle możecie słyszeć, Darka Dorek też nagrywa swój program, swój odcinek o gotowaniu. Dzisiaj robi jakiś deser, także możecie wpaść na jego kanał. Dobra, i chwilkę się to wchłania. A ja sobie przygotuję pędzelek i słuchajcie, dzisiaj będę nakładać, najlepiej ja najbardziej lubię nakładać pędzelkiem, ale można też oczywiście gąbką. Ja mam tutaj Makeup by Mario Foundation Brush, ale Sephora ma w swojej ofercie podobny pędzelek, taki właśnie. Tutaj mam z wczoraj, muszę umyć, ten też jest dobry. Polecam wam, wczoraj nakładałam tym pędzlem, to jest Huda, ten właśnie dwustronny pędzelek do podkładu, muszę zaraz umyć pędzle. Znowu, żeby nie pomylić, Shortbread. Słuchajcie, mój kolor to jest Shortbread 200B i to jest najlepszy kolor, jaki dobrałam. Do tej pory miałam 3 kolory od Hudy, ale to jest taki, który mi się najlepiej sprawdził. Nakładam na razie jedną pompkę i ją na twarzy tak rozprowadzę, ale jedna nie wystarczy, od razu wam mówię.
wczoraj właśnie testowałam ilości. Cieszę się, że Huda wypuściła coś takiego bardziej, wiecie, no jest to kryjące, natomiast wygląda zdrowo, tak jak ten stick od Hudy, który testowałam też w poprzednich odcinkach, też wygląda dobrze. Zobaczcie, już pierwsza warstwa i skóra wygląda lepiej. Nie jest to jeszcze, wiecie, takie pełne krycie, tutaj coś prześwituje i tak dalej, ale już zobaczcie, jak ładnie się wtapia. Pokażę Wam zaraz z bliska. No i druga pompka. Tak samo rozprowadzam. I ten kolor najlepiej mi pasuje. Nie wiem, co to jest, ale te poprzednie, które dobierałam, niestety albo były za żółte, albo były za różowe, albo mi się utleniały. Ten podkład mi nie zmienia tak koloru, jak te poprzednie. Poprzednia wersja. A zastyga dosyć szybko i sama Huda mówiła, że nawet nie trzeba go jakoś mocno pudrować. Także lżejszy podkład, lżejsze podejście, inne podejście do podkładu. Wiecie, niby nadal insta look, ale jednak wygląda to troszkę bardziej naturalnie. Ok? No zobaczcie, jak to wygląda dobrze. I jeszcze pół pompeczki dosłownie. I jeszcze nakładam w te miejsca, gdzie chcę dodatkowo jakoś tam zakryć. Tutaj nakładałam. Naprawdę lekkimi ruchami to robię. Dosłownie tak miziam po twarzy. Ładnie się rozprowadza. No i nie ma zapachu. Nie, nie ma żadnego zapachu. Wtapia się idealnie. Teraz jak zrobiłam botox, to w ogóle się cieszę, bo nie marszczą mi się te kreski na czole. Jestem no tydzień po zabiegu i mam idealne czoło, jestem bardzo zadowolona. Jak coś, to polecam doktor Kochańską z Estelle. Jakbyście chcieli się kiedyś wybrać, najlepszy zabieg po 30, jak macie, szczególnie jak macie duże czoło właśnie maszczące się. No i podkład z bliska. Widzicie, że on jest dosyć rozświetlający, jak na taki mat, jak na takie krycie. On jeszcze ma taki połysk delikatny, ma taki zdrowy blask. Naprawdę widać, że Huda i ekipa Hudy długo pracowali nad tą formułą. Formuła jest idealna, naprawdę to jest mój idealny podkład. Dawno czegoś takiego nie widziałam. Full po prostu Photoshop na twarzy. Idealny. Pod oczy idzie korektor w kolorze 200 z Fenty. On ma fajny taki lekko łososiowy odcień. Dzięki czemu ukrywa jakieś zasinienia ewentualne. A pędzelek, który używam, to jest Sigma Precision Flat Angle P88. On jest świetny, żeby docierać tutaj właśnie w te okolice wokół oczu i nosa. Ok, upudruję się pudrem z Fenty. O tym chcę go teraz już zużyć, to jest ten Universal, mam go, wiecie, tak w połowie, zużyte i puszek od Tati Beauty, test macie na moim kanale, czy ten puszek jest wart tej ceny i po prostu tutaj baking robię pod okiem, porządnie, żeby korektor mi się nie przemieścił, ale jak widzicie, buzia jest już w miarę matowa, tak naprawdę można zmatowić tylko strefę T. Teraz bronzer Hoola Light, on jest idealny na tę porę roku. Mam już, zobaczcie, spore tutaj zużycie. I nowy pędzel z Sigmy, to jest Tapered Cheek F36, bardzo fajne włosie. I robię sobie lekki kontur. Dajcie znać, czy lubicie bronzer Hoola Light, czy macie dla bledziochów, czy właśnie zimą, jest idealny moim zdaniem dla wielu karnacji. Bardzo go lubię, właśnie taki lekko mleczny, ale nie za ciemny. I to jest mój pierwszy bronzer, słuchajcie, bo nałożę teraz drugi. Robię tak ostatnio właśnie, że stopniuję sobie te bronzery. Ten jest taką bazą, żeby tylko tą buzię wymodelować, ale żeby troszeczkę jeszcze te policzki podkręcić, biorę sobie ten bronzer. Ja go bardzo lubię, z marki Pupa, ten Scott, i nakładam ten środkowy kolor. Trochę różu, też ku górze. Dzisiaj będę robić zdjęcia, więc użyję tego utrwalacza z Benefitu. Professional Super Setter, i on naprawdę sprawia, że make-up się trzyma bardzo długo. Pachnie przepięknie, delikatnie. Zresztą powiem Wam, że z takim podkładem, z takim pudrem, z taką bazą jakby pod spodem, ten podkład przetrwa cały dzień. I teraz rozświetlacz. Kupiłam sobie wczoraj ten z puder i krem. Sama sobie zamówiłam. Sparkling Attitude. Ja już go kiedyś chyba dostałam, ale poszedł gdzieś dalej, ale chciałam do niego wrócić. I biorę sobie pędzel Sigma Skin Perfector F67, też był w tym zestawie właśnie nowych pędzli. I nakładam ten właśnie rozświetlacz. On był z tej edycji zimowej. Nie wiem, czemu się go pozbyłam. Oddałam go komuś, a później 001 kolor. A później o nim zamarzyłam, jak go zobaczyłam na stronie. Ma drobiny, jest piękny i robi efekt tafli. Tafla, po prostu woda.
Na nos nie nakładam, bo jest zbyt świecący. I jeszcze usta i dzisiaj to będzie Joyride od Huda. Jej szminka Powder Bullet. Chyba mam nową sztukę. Tak trochę ciemno do tego makijażu. Wezmę sobie błyszczyk z Fenty, ten w kolorze Sweet Mouth, rozjaśniający. Nie, nie podoba mi się. Czekajcie. Wezmę sobie ten Liquid Lipstick w kolorze Wifi, ona jest jaśniejsza. Od razu lepiej. Kochani, idę zrobić fryzurę i wrócę do Was, jak już będę miała full make-up i hair look. Także mam nadzieję, że dzisiejszy make-up Wam się podoba. Kochani, i wracam do Was z fryzurą. Fryzura jest już na kanale Stylizacja Hairstyles. Taka prosta, ale w starym stylu, wiecie, plecionka, koszyczek, tutaj jakiś kok. Taka fryzura na dziś. Przebrałam się też. Ja już uciekam. Mam nadzieję, że dzisiejszy test Wam się podobał. Zostawcie kciuki do góry i widzimy się w kolejnym.